Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Wujec. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Odpowiedzialny między innymi za oświatę w naszym mieście, a tutaj jak się dzieje, to zaraz się dowiemy, bo w tej chwili problemem numer jeden jest stan zdrowia psychicznego naszych dzieci. Jak wygląda sytuacja, Panie Prezydencie, w tej chwili w szkołach? Czy jest wystarczająca ilość psychologów, którzy opiekują się dziećmi? Powstało teraz pogotowie psychologiczne. Jak wygląda sytuacja w oświacie w naszym mieście? Sytuacja w oświacie to jest duże, duże pytanie obszerne. Natomiast faktycznie jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji, czy w takim specyficznym czasie, kiedy mieliśmy reformę oświaty, reformę systemu edukacji. Potem była taka fala strajków na nauczycieli. Kolejny wypadek to pandemia, wojna na Ukrainie, więc w zasadzie wyrosło nam całe pokolenie, które miało trochę specyficzne warunki nauki. I to się wiązało też przede wszystkim z alienacją, odosobnieniem, ze zdalną nauką, z przebywaniem w domu, z brakiem kontaktów ze środowiskiem, z rówieśnikami. I to jest bardzo długi okres, tak naprawdę, jak na to popatrzeć. Szczególnie kwestia pandemii, no to zmieniła w ogóle warunki nauczania. I te problemy, z którymi się mierzymy w oświacie, bo mamy oczywiście wiele sukcesów i nasza oświata naprawdę bardzo dobrze się rozwija. Natomiast ale mówimy stricte o tym problemie. Mierzymy się, jeżeli mówimy o problemach, to mierzymy się właśnie z tego typu kwestią. Ze zdrowiem psychicznym, z pewnymi problemami specyficznymi właśnie dla takiej sytuacji. I jeśli chodzi o opiekę psychologiczną, pedagogiczną, także pedagogiki specjalnej, to my jesteśmy wyróżniającym się samorządem i wiele lat temu już spełnialiśmy standardy, które dopiero w chwili obecnej są wymagane. I od wielu lat przygotowywaliśmy się do tego, żeby ta opieka psychologiczna była jak na najwyższym poziomie. I ona się składa, ten cały system jest złożony z kilku takich kluczowych elementów. Pierwsze to jest ta opieka psychologiczna specjalistów, nie tylko psychologiczna, ale też logopedów, pedagogów specjalnych, osoby, które oprócz samego kształcenia zajmują się tymi różnymi uwarunkowaniami, jakimi mają do czynienia dzieci w szkole. I to jest ta opieka w szkole. My tutaj zatrudniamy w naszym systemie ponad 400 specjalistów. Także dzieci są zaopiekowane. W każdej szkole jest przynajmniej na część etatu psycholog, który wspomaga dzieci. Jest pedagog, jest doradca zawodowy. I to jest taka pierwsza linia tej opieki, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci. Ale przepraszam, że przerwę, Panie Prezydencie. Tak, to się wszystko zgadza i cieszymy się, że jest u nas akurat na Polszczyźnie stosunkowo dobrze, bo to jest fakt. Ale to pogotowie psychologiczne też powstało nie bez powodu. Wciąż się słyszy o tej trudnej sytuacji, że dzieci sobie nie radzą. Po prostu z nie tylko z alienacją, bo jesteśmy już poniekąd jednak po tej pandemii. Ja rozumiem, że to są efekty popandemiczne też, jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego u naszych dzieci, ale z czego jeszcze się to bierze i dlaczego na przykład zostało powołane to pogotowie psychologiczne, bo to z czegoś wynika, czyli jednak nie do końca jest dobrze, że te dzieci dalej borykają się z problemami. Czy to jest trochę kwestia tego internetu, tego większej skali hejtu, jeśli już się taki zdarzy, bo hejt był zawsze w szkołach, tak? Tylko to ma dużo większy zasięg. Czy to jest efekt tego, że rodzice zapracowani, nawet jeśli to są prywatne szkoły i dzieci są teoretycznie zadbane, czyli mają wszystko, nie mają tego rodzica, tej atencji. Z czego to wynika? Co mówią psychologowie szkolni, bo z nimi też Pan rozmawia? Gdzie jest ten problem? Wiadomo, że pewnie gdybyśmy to powiedzieli, to byśmy dostali jakąś nagrodę, to zwłaszcza Pan. Ale na pewno Pan się bardziej orientuje. Czemu tak się dzieje i co dalej możemy robić w tej kwestii? Ja tylko jeszcze skończę jedno zdanie dosłownie, jakby w całym tym systemie. Dojdę do tego oczywiście. Bo mamy w związku z tym, że
To nie jest tak, że dzisiaj się pojawiają te szczególne problemy wśród młodzieży związane właśnie z jakimiś depresjami, nadmierną nerwowością. Ale jest eskalacja, nie ma pan takiego wrażenia? Jest. Natomiast to nie jest tak, że ona jest od dzisiaj, ona jest od kilku lat i myśmy się do tego przygotowywali. W związku z tym między innymi specjalną jednostkę oświatową żeśmy stworzyli, Centrum Wspierania Edukacji, gdzie jest też poradnia psychologiczna. I tam diagnozujemy i obsługujemy te wszystkie problematyczne kwestie związane właśnie z edukacją i z różnymi tematami, jeśli chodzi o to całe środowisko wsparcia psychologicznego, wsparcia pedagogicznego. I także kształcimy nauczycieli tak, żeby sobie radzili z tymi problemami. Natomiast w związku z tym, że faktycznie jest przyrost tego wszystkiego, to wszyscy sobie to postrzegamy, natomiast to jest wiele takich sygnałów, które nam mówią, że właśnie te czynniki, o których ja mówiłem na początku, czyli pandemia, alienacja, internet, dużo hejtu w takiej przestrzeni publicznej, no to się odbija na zdrowiu psychicznym, na różnych zachowaniach i czasami na sytuacjach ekstremalnych tak naprawdę. I jaka jest moja diagnoza? No ja zostawiam diagnozy psychologom, fachowcom, ale generalnie to o czym pani mówiła, to jest jak najbardziej prawda. Te źródła tego to są źródła cywilizacyjne, czyli dzieci spędzają po prostu większość czasu w świecie wirtualnym. I to polega na tym, że mam, nie wiem, 10 tysięcy, 4 tysiące przyjaciół, ale tak naprawdę nikogo nie znam, nie mam z kim podzielić się problemami. To jest jedna kwestia. Absolutna izolacja związana z tym kształceniem online. To jest tak, że te niektóre dzieciaki po prostu z tego nie potrafią wyjść. I dzieci mniej uzdolnione mają problem z tym, żeby nadrobić materiał. Dzieci bardziej uzdolnione mają większy stres z tym, żeby podejść do egzaminu, większą presję, niepewność. I to się przekłada na czasami bardzo ekstremalne problemy czy zdarzenia. Z drugiej strony faktycznie tworzymy takie społeczeństwo celebryckie i każdy hejt, każda krytyka przekłada się na większą społeczność, bo to, o czym pani mówiła, czyli jednym słowem w szkole zawsze dzieciaki sobie czasami dokuczały. Ja nie wiem, że to jest dobrze, absolutnie, to jakby to wiadoma sprawa, ale tak to już jest. Natomiast i walczymy z tym, natomiast w chwili obecnej to się nie zamyka w wąskich gronach, czyli gdyby gdzieś ten hejt pojawia się, to trafia do szerszego zasięgu. Poza tym no, to jest nasza wina rodziców, no, trzymamy dzieciaki pod kloszem też i one są mniej odporne na tego typu zjawiska, nie potrafią sobie radzić i czasami nawet banalny problem urasta do takiej rangi, w której pojawia się sytuacja kryzysowa i właśnie dlatego to pogotowie psychologiczne stworzyliśmy, żeby pomagać w tych sytuacjach ekstremalnych albo czasami zapobiegać im, to znaczy w niektórych środowiskach widać, że coś się dzieje, jest jakieś naśladownictwo, są jakieś tak trendy i chcielibyśmy, żeby jeżeli uczeń, nauczyciel, dyrektor ma jakiś taki problem, nie w jakimś z jakiegoś powodu nie radzi sobie to na tym poziomie albo w ogóle wymaga to w interwencji jakiejś z zewnątrz, prosimy o to, żeby zadzwonić, ale szczególnie jest to dla uczniów, tak? Czyli uczniowie czasami boją się, no unikają we własnym środowisku prosić o pomoc. To jest taki wyizolowany obszar, w którym można się podzielić swoim problemem i na pewno otrzyma się fachową opiekę naprawdę wielkiej klasy specjalistów. No właśnie, powiedział pan, panie prezydencie, jedną też istotną rzecz, że wy prowadzicie też takie specjalne szkolenia dla nauczycieli, jak sobie radzić z taką, no z różnymi problemami psychologicznymi, bo to są kwestie ambicji właśnie i takie indywidualne, jeśli chodzi o uczniów. Kto może zainterweniować, zgłosić, do kogo może zwrócić się taki uczeń, bo uczniowie często są też zamknięci w sobie. I to jest tak, że wydaje nam się, że jest fajnie, a fajnie nie jest, że rodzic może nie zauważyć tego problemu. W sumie to nauczyciel często spędza więcej czasu, tak naprawdę face to face z tym uczniem niż rodzic. Czy faktycznie zdarzyły się już takie przypadki, że nauczyciele zgłaszali taką chęć współpracy, pomocy dla danego ucznia? Czy nauczyciele reagują? Tak, nauczyciele reagują. Przede wszystkim pierwsza osoba, która powinna taką kryzysową sytuację zobaczyć, no to jest właśnie nauczyciel, wychowawca.
i my doszkalamy, ale też prowadzimy takie działania interwencyjne, czyli jeżeli jest jakiś taki problem, który w danym gronie pedagogicznym no, jest trudny do rozwiązania, no to zapewniamy to wsparcie psychologiczne, takich różnych interwencji, zespołów, czy różnych działań związanych z reakcją na takie zdarzenia, to w ostatnich 2 latach było ponad 1200. Także naprawdę tego jest dużo. I nie ma co się też obawiać, czy nawet jeżeli jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, to nie wahać się, psycholog to jednak psycholog, są fachowcy, do których warto się zgłosić. Ale też akurat w pogotowiu psychologicznym chodzi też o to, żeby odblokować dzieci, czyli kolega spostrzega jakąś sytuację, sam sobie nie radzi z jakąś kryzysową sytuacją, która wynika nie z jego winy, albo nie dzieje się wokół jego stricte, ale wokół przyjaciół, to właśnie po to jest ten telefon, że coś się dzieje niepokojącego, ja sobie z tym nie radzę, zgłaszam to fachowcom, my na pewno żadnego zgłoszenia nie zbagatelizujemy. To pogotowie tak naprawdę działa od 22 maja, czyli to jest świeża sprawa. Ale natomiast to proszę dlatego faktycznie przypomnieć, panie prezydencie, no bo często w szkole jest tak zwany młyn, coś się dzieje, wtedy często uczniowie, nauczyciele o pewnych rzeczach nawet nie myślą. Wracam do domu i zaczynam wyszukiwać sobie problemy, można tak teoretycznie powiedzieć. I taki uczeń dojrzewa czasem po szkole do tego, że on ma problem, czy może dzwonić o każdej porze dnia i nocy, bo rozumiem, że na tym polega pogotowie. Tak, może się kontaktować o każdej porze dnia i nocy. Tam jest WhatsApp, numer telefonu, jest też e-mail, są różne środki komunikacji, natomiast porozmawiać sobie z fachowcem, no nie można jeszcze teraz 24 godziny na dobę. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, więc być może rozszerzymy to na opiekę 24 godziny na dobę, natomiast w chwili obecnej to są wybrane godziny, ale też codziennie. Natomiast kanały kontaktu, zresztą dzieci się wolą kontaktować w chwili obecnej przez WhatsAppa, także jesteśmy tak naprawdę dostępni w szerszym zakresie. To jest dla dzieciaków, natomiast faktycznie, jeżeli rodzic, nawet nauczyciel, czy no dyrektor, to powinien jakby już zarządzać tymi kryzysami i trochę innych kanałów używać. Natomiast proszę nie wahać się zgłaszać, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, o rodziców, w sytuacji kryzysowych, postkryzysowych, ale też w jakichś specyficznych, których z pedagogiem czy psychologiem szkolnym z jakichś względów nie chcę rozwiązywać. To jest właśnie po to. Myślę, że tak naprawdę jest to nasza odpowiedź na faktycznie specyficzną skalę różnych problemów psychologicznych. To dostrzegamy. To nie jest jakieś zupełne nowum, to narasta, ale faktycznie się nie zatrzymuje, więc tylko z fachowcami możemy załatwić tego typu trendy. No to dobrze, że to powstało, aczkolwiek ja życzę, żeby tych telefonów do tego pogotowia było jak najmniej. Myślę, że wspólnie z panem tego życzymy rodzicom, dzieciom, uczniom. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Maciej Wujec. Dziękuję państwu, dziękuję pani.